Dzień dobry Państwu, a właściwie dobry wieczór, bo na dworze to już ciemno jest. Chociaż niektórzy może, którzy będą oglądali nas online, to mogą o innej godzinie nas obejrzeć. My, drodzy Państwo, w każdym razie mamy już po godzinie 20 i jesteśmy w kawiarni Agere Contra na ulicy Chłodnej 2/18. W związku z tym mówię dobry wieczór. Niezmiernie cieszę się, że mamy okazję się po raz kolejny spotkać. Z niektórymi z Państwem po raz kolejny, tak jak z panią doktor, a z niektórymi z Państwa pewnie po raz pierwszy. W związku z tym, zanim rozpoczniemy nasze spotkanie, poproszę o przywitanie naszego gościa, doktor Małgorzata Madej. Włączony? Teraz jest włączony. Dzień dobry. Pani doktor jest apologetką, afrykanistką, jest wiceprezesem Fundacji Prodoteo, którą tutaj widzimy i która jest patronem naszego dzisiejszego spotkania. I z panią doktor, to już jest nasze, właściwie nie wiem, które spotkanie. No już nikt tego nie liczył, już tyle tego było. No właśnie. My z panią doktor się znamy, więc nie będziemy jakby formalizowali naszego spotkania, tylko będziemy do siebie mówili po imieniu, chociaż odnoszę się do pani doktor z ogromnym szacunkiem. Jest mi niezmiernie miło, że będziemy mieli okazję porozmawiać na temat, który myślę, że jest frapujący pod wieloma względami. Jezus, czy to postać legendarna, fakt czy fikcja, czy to jest osoba, którą da się w jakikolwiek sposób udowodnić naukowo, że ona istniała. O tym porozmawiamy. Takie nasze spotkanie już się kiedyś odbyło, ale ono nie ukazało się ze względów technicznych na kanale EWTN, w związku z tym wracamy do niego właśnie z tą nową książką, którą tutaj widzimy. Więc zanim rozpoczniemy spotkanie, to Małgosiu, poprosiłbym Ciebie, żebyś powiedziała dosłownie kilka zdań, nakreślając nam, co w tej książce jest i dlaczego ona jest podstawą do rozmowy w ogóle na dzisiejszy temat? To jest nasza najnowsza książka, czyli najnowsza książka wydawnictwa Fundacji Prodoteo. Ona nosi tytuł Legendarny Jezus ze znakiem zapytania na końcu i przedstawia argument za historyczną wiarygodnością tradycji synoptycznej, czyli tak w skrócie opowiada... Trudne słowo, synoptyczna, to jeszcze jakbyś powiedziała, co to znaczy? Tak, no mamy 4 Ewangelie w Nowym Testamencie i 3 nazywamy synoptyczne, dlatego że one są do siebie najbardziej podobne. I ta tradycja synoptyczna, no to po prostu ta, która jest uwieczniona w tych właśnie 3 Ewangeliach, czyli Marka, Mateusza i Łukasza. I ta książka przedstawia tak zwany kumulatywny argument za wiarygodnością, właśnie wiarygodnością historyczną tych 3 Ewangelii i wizerunku Jezusa, jaki został w nich utrwalony, a przeciwko tak zwanej hipotezie legendarnej, myślę, o której opowiemy jeszcze za chwilę. To zanim do tej hipotezy dojdziemy, to na samym początku w ogóle uzgodniliśmy, że rozpoczniemy to spotkanie od trylematu, ponieważ trylemat jest niektórym Państwa możliwe, że znany, ale jest to niesamowicie ciekawy argument, który, no właśnie, co on w ogóle tłumaczy, po co on powstał i jaki jest efekt, jaka jest myśl końcowa. I zanim dojdziemy do tego czwartego elementu, to chciałbym, żebyśmy zatrzymali się na tych 3 dylematach. Tak, bo trylemat to jest takie trudne słowo, ale ja już mówię, o co chodzi. Generalnie jest takie fundamentalne pytanie, na które każdy człowiek powinien sobie odpowiedzieć. Kim jest Jezus? I być może w dzisiejszym świecie część osób podejdzie do tego tak... Po co właściwie sobie odpowiadać na to pytanie? Natomiast no nie oszukujmy się, że jakby chrześcijaństwo jest fundamentem naszej cywilizacji. I to, kim jest Jezus, jest bardzo ważnym pytaniem, bo jeżeli, no właśnie, jak na nie odpowiemy, tak będziemy budować i nasze życie, i nasze społeczeństwo, nasze państwa, i właściwie wszystko od tego zależy, tak? I kiedyś został sformułowany taki ciekawy argument, nazwany właśnie trylematem, czyli z taką propozycją 3 odpowiedzi na to pytanie, kim był Jezus. Po angielsku to jest 3L, czyli liar, lunatic albo lord, czyli po polsku kłamca, szaleniec albo pan. I on
ten, właśnie ten argument tak został przybliżony właściwie takim szerszemu gronu odbiorców przez C.S. Lewisa, ale on był znany trochę wcześniej. I odpowiedź jest taka, albo Jezus, jeżeli twierdził, że jest Bogiem, jest Mesjaszem, no to albo mógł się mylić, albo mówić prawdę. Jeśli mówił prawdę, no to jest Mesjaszem. Natomiast jeśli się mylił, no to albo specjalnie się mylił, czyli okłamywał wszystkich, czyli był kłamcą, albo nie wiedział o tym, że się myli, czyli był szaleńcem. I teraz patrzymy na źródła, jakie mamy o Jezusie i próbujemy odpowiedzieć na to pytanie, tak? Czy faktycznie on był kłamcą? Czy to, co, czy jego postać uwieczniona w Ewangeliach sugeruje to, że on mógł po prostu tak perfidnie okłamywać wszystkich? No i a z drugiej strony patrzymy, czy był szaleńcem, czy był takim wariatem, jak niektórzy chodzą i mówią, że są Napoleonami, tak? Czy faktycznie sposób, w jaki mówił, to w jaki sposób nauczał, co nauczał, jak mu ludzie wierzyli, jak próbował zbudować swój autorytet, czy to wskazuje na to, że on faktycznie był niespełna rozumu. No i C.S. Lewis odpowiadał na to wprost, no jakby ten wizerunek, jaki poznajemy w Ewangeliach Jezusa, nie przedstawia Jezusa jako szaleńca i nie przedstawia go jako kłamcy. Więc wybór trzeci jest oczywisty, tak? Czyli musimy uznać, że on mówił prawdę, czyli po prostu był Mesjaszem. Natomiast trylemat opiera się na tym, u jego podstaw stoi to, że Ewangelie są wiarygodnym źródłem wiedzy o Jezusie. I dzisiaj już większość apologetów mówią, że trylemat już nie działa. On nie działa dlatego, że ludzie mówią o trzecim L. Tak? Czwartym. Czwartym. Czwartym L, czyli legend, czyli legenda, tak? Ale ta legenda... Po angielsku to im się ładnie składa od tych literek, po polsku to tak, jednak jest... Tak, no ładnie się składa. No. Mówię, że kiedyś wymyślimy jakieś synonimy, żeby nam się też składało w jakieś ładne... Ale to jest czwarta możliwość, natomiast ona już stoi na innym piedestale, tak? Ona już stoi... Podważamy wiarygodność Ewangelii jako źródła historycznego. Tak, przewracamy jeden stoliczek, tak? I jakby ten argument się sypie i zostaje jakby czwarta możliwość. No to w takim razie, jeżeli mamy taką sytuację, Jezus jako legenda, no to cała ta książka, a właściwie no cała, spora jej część mówi właśnie o tym, czy Ewangelię możemy traktować jako źródło wiedzy historycznej? To w ogóle zacznijmy od tego. Co świadczy o tym, że to jest źródłem historycznym? No to jest bardzo dobre pytanie, bo jest na to wiele odpowiedzi, tak? I teraz jak się zajmujemy historią, tak naukowo, to mamy coś takiego jak metodologie badawcze. I te metodologie badawcze mają... No swoje po prostu zasady. Są jakieś zasady, które, dzięki którym badamy różne teksty. I badając teksty historyczne, między innymi używamy metody historyczno-krytycznej. Czyli przyglądamy się tekstom, patrząc na nie z różnych perspektyw, nie tylko w analizie wewnętrznej, ale też zewnętrznej na przykład, tak? Czyli porównujemy ze sobą teksty, patrzymy, co inni mówili, jak oceniali te teksty i tak dalej, bo wiemy, myślę, że z takiego nawet codziennego doświadczenia, wiemy, że nie każdy tekst historyczny jest tak samo wiarygodny, nie każdy tekst historyczny możemy traktować tak samo, wiemy, że powstawały teksty propagandowe, wiemy, że niektórzy, wiemy też, że zwycięzcy piszą historię, tak, wiemy różne rzeczy, które, no, zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszyscy są obiektywni. I próbujemy w jakiś sposób dojść do tego w historii, tak, co się wydarzyło naprawdę. Niekoniecznie wszyscy tak podchodzą do historii, już dzisiaj w dzisiejszych czasach. Niektórzy podchodzą do tekstów historycznych jako do pewnej retoryki, i mówią, że właściwie nie da się odkryć, co się wydarzyło naprawdę, mamy tylko subiektywne punkty widzenia.
Natomiast myślę, że tutaj, jeśli chodzi o badanie historii, to jednak te metody historyczno-krytyczne, one są ważne i to odkrywanie prawdy też jest ważne, ze względu na to, że ja myślę, że chyba każdy się zgodzi, że poznawanie prawdy wpływa na poznawanie prawdy historycznej wpływa na teraźniejszość, tak? Że jakby uczymy się na błędach historii i jeżeli się nie znamy historii, to będziemy powtarzać te same błędy jako ludzie, jako społeczeństwa i tak dalej, i narody nawet. No właśnie, no ale pada ten argument, który jest jednym z najważniejszych argumentów po tej drugiej stronie, że kiedy mamy jakieś źródło i odnosimy się do tego, czy ktoś wygrał wojnę, ile osób umarło, no to jesteśmy w stanie jeszcze w to uwierzyć. No ale moment, tutaj mamy w Piśmie Świętym historię człowieka, który chodził po wodzie, który rozmnażał chleb, rozmnażał ryby, który potrafił wznieść się, wypędzać złe duchy, który przywoływał osoby, które były zmarłe, Mesjaszy. No to tutaj mamy takie źródło historyczne, które jest dla nas, to jest cud. Ale dla kogoś, kto to czyta, no to ma zdecydowanie myśl taką, no jak można brać pod uwagę źródło historyczne, księgę, która opisuje jakieś anormalne wydarzenia. Tak, i to jest jedno z największych takich punktów spornych, jeśli chodzi o traktowanie Pisma Świętego, znaczy Ewangelii jako źródła historyczne. Dlatego, że są tam cuda po prostu opisane. No i teraz pytanie, jak jeżeli chcemy mówić naukowo o tym, to jak do tego podejść? Bo musimy sobie zdawać sprawę właśnie, że metoda historyczno-krytyczna, ta nowoczesna, naukowa, jakby funkcjonuje w takim systemie zamkniętym, czyli mamy przyczyny i skutki tylko i wyłącznie naturalistyczne. Nie ma tam żadnej, to jest taki, traktujemy świat jako rzeczywistość, jako zamknięty obszar, gdzie nic poza materialnego nie może w niego ingerować. I tylko uwaga, to jest założenie, to nie jest wniosek nauk historycznych, to jest założenie nauk historycznych. I teraz wszystkie teksty, które w jakiś sposób odwołują się do czegoś, co nie jest wiarygodne historycznie, traktowane są jako źródła niehistoryczne. I teraz pytanie brzmi, co jest źródłem, znaczy co tak naprawdę jest wiarygodne, a co nie jest wiarygodne. Tak? I tutaj już mamy troszeczkę problem, bo dla niektórych jest wiarygodne to, że ktoś podejdzie i powie, słuchaj, widziałem, jak kamień spadł z nieba. A ktoś powie, ja w to nie wierzę, ja nigdy nie widziałem, jak kamień spada z nieba. Prawda? I co? No, w ten sposób można by odnieść, znaczy stracić całą wiedzę na temat meteorytów, tak? Wyrzucić w kosmos, bo ktoś po prostu nie wierzy w świadectwa drugiego człowieka, prawda? Więc my przykładamy do świadectw historycznych taką metodologię po prostu, która wyklucza pewne działania nadprzyrodzone. Ma to swoje plusy i minusy. Plus jest taki, że to nie jest do końca oczywiście złe, bo nawet badając historię Kościoła, tak, zastanawiamy się właśnie, co wpłynęło na różne decyzje i tak dalej, czy pewne metody na przykład ewangelizacyjne były słuszne, czy nie były słuszne. I to ma jakiś oczywiście... ma jakąś wartość, tak? Natomiast musimy sobie zdawać z tego, że mamy te ograniczenia, tak? I że wyciągając pewne wnioski, wyciągamy je tylko w tym obszarze. Natomiast na przykład autorzy właśnie legendarnego Jezusa proponują tak zwaną otwartą metodę historyczno-krytyczną. Czyli mówimy, no dobra, no, mamy świadectwo czegoś, co jest dla mnie osobiście mało wiarygodne, ale może przyjrzyjmy się na temu źródłu, czy tak się mówi, jakby z różnych perspektyw, tak? Czy właśnie, czy to jest jedyne świadectwo,
na dane wydarzenie, tak? Czy mamy wielu świadków i tak dalej. I wtedy nagle możemy spojrzeć na to, co jest na przykład w Ewangeliach, trochę inaczej, bo już mamy cztery źródła, tak? Mamy czterech autorów Ewangelii. I tu już można powiedzieć, że nam przybywa, tak, świadków. Do tego, jak dorzucimy jeszcze listy świętego Pawła, które historycznie jeszcze są, wyprzedzają Ewangelię, to mamy kolejnego świadka, który mówi przynajmniej o tym najważniejszym cudzie Jezusa, czyli zmartwychwstaniu. A jakbyśmy taką trochę hipotezą poszli, żebyśmy, nie umniejszając całej nauki Jezusa, wszystkie rzeczy właściwie brali je jako najważniejszy element, ale usunęli z niej te cuda. Jakbyśmy nie brali pod uwagę jako źródło historyczne, czy jesteśmy w jakikolwiek sposób w stanie udowodnić, że Jezus był Bogiem, czy rzeczywiście wtedy, kiedy te cuda, może on je robił, może nie robił, no nie jesteśmy w stanie ich zbadać, ale odsuwamy je. W sensie nie bierzemy ich pod uwagę jako źródło naukowe, chociaż ciężko jest mówić, co jest naukowe, a co nie. No ale bierzemy pod uwagę to, co się dzieje, a cuda ktoś może wierzyć czy nie wierzyć. To w takim razie, czy ten trylemat, a właściwie nawet, nie wiem, kwatrolemat, nie wiem, jak wtedy to nazwać. Jak? Kwadrilemat. Kwadrilemat, o pewnie tak, no. Dziękuję za podpowiedź. Poczwórny dylemat, niech będzie, na to się możemy zgodzić. Czy wtedy w ogóle możemy rzeczywiście mówić, że Jezus był Bogiem, biorąc pod uwagę, że bierzemy tylko te elementy, które są pozbawione tych, które dla tej grupy mogą stanowić, no, mogą nie być do nich przekonani? Ja myślę, że nie. Znaczy, dlaczego? Dlatego, że jeżeli odrzucimy wszystkie takie boskie cechy Jezusa, no to zostajemy z osobą. Znaczy, zostajemy z człowiekiem, Jezusem, który kiedyś tam żył, właśnie był nauczycielem, wielkim nauczycielem moralności, tak, mówił fajne rzeczy typu błogosławieni jesteście, tam jak wam ubliżają. Moje pytanie nie sprowadzało się do tego, czy on był Bogiem, czy nie, tylko wtedy o jego historyczności mówimy, prawda? Czy jeżeli odrzucimy te cuda i popatrzymy na Ewangelię z punktu widzenia jakby ich prawa historycznego, bo to, czy był Bogiem, czy nie, to jest troszkę oddzielny temat, chociaż jak najbardziej jest związany też z tym, z naszym spotkaniem, ale tutaj mówimy, czy w ogóle Jezus był postacią, która istniała kiedyś. No to zupełnie jest inne pytanie teraz, to, albo ja źle zrozumiałam. Tak, znaczy jeśli chodzi o to, czy faktycznie istniał taki człowiek, który miał na imię Jezus i stąpał po tej ziemi, czy to była jakaś właśnie, tak, to same Ewangelie, oczywiście, no to pytanie już do historyków, tak, czy oni jakby uważają, że to jest źródło historyczne, mimo tych cudów, które gdzieś tam są wpisane, natomiast no, są tacy, którzy próbują jakby wydobyć z Ewangelii tego prawdziwego Jezusa, właśnie odrzucając właśnie, podchodzą tak trochę, przyjmują taką brzytwę. A to, co cudowne, co ja nie wierzę, to jest nieprawda, to jest legenda, a reszta, no to może się zgadza, nie? Natomiast mamy jeszcze oczywiście źródła pozaewangeliczne, tak, mówiące o Jezusie, czyli innych autorów, nawet nie chrześcijańskich. I tutaj autorzy wymieniają kilka takich przykładów, jest ich, tych wzmianek o Jezusie jest kilka co najmniej z pierwszego, drugiego wieku, natomiast najbardziej wiarygodne to są te, które najbardziej wiarygodne to jest Tacyt, on tam w historii, jak opisuje pożar Rzymu za Nerona, to właśnie opowiada o tym, że Neron zrzucił winę na wyznawców Jezusa i jeszcze podaje, że Jezusa, który został stracony kiedy i kiedy, gdzie. Natomiast drugim takim najbardziej wiarygodnym źródłem jest Józef Flawiusz i dwa fragmenty z dwóch różnych tekstów Józefa Flawiusza. Jeden, jak mówi o bracie pańskim, czyli o Jakubie, który został zamordowany właśnie za wiarę w Jezusa, a drugi jest tak zwany testimonium Flavionum, tak, czyli już taki dłuższy fragment, który opisuje właśnie, gdzie Jezus żył, kiedy, za kogo panowania. Tam są
Generalnie ten tekst z tego testamentu bardzo był podważany przez niektórych naukowców, dlatego że tam są w nim ewidentne chrześcijańskie wstawki. I teraz właśnie, metoda historyczno-krytyczna, my się nie boimy tej metody, tak? Badając nawet takie rzeczy. Mówimy, tak, okej, tam są wstawki chrześcijańskie, tak? Bo tam są takie krótkie fragmenty, które można uznać za niehistoryczne, gdzie w usta Józefa Flawiusza są wkładane słowa, że o Jezusie, że on faktycznie był Mesjaszem, tak? No i teraz właśnie, czy Żyd, niechrześcijanin by coś takiego napisał? No niekoniecznie, ale to też nie świadczy o tym, że od razu trzeba podważyć cały ten tekst. Mało tego, jesteśmy teraz w stanie odtworzyć ten oryginalny nawet, ten fragment z Józefa Flawiusza dotyczący Jezusa, dlatego, że bardzo ciekawa rzecz, znaleziono arabskie tłumaczenie Józefa Flawiusza, gdzie jest właśnie bez tych takich, powiedzmy, chrześcijańskich wstawek opis, świadectwo tego, że Jezus był postacią historyczną i właściwie przez pisarzy początków Kościoła, tak? Czyli od pierwszego wieku, właściwie nie ma czegoś takiego, że ktoś by powątpiewał, a czy on naprawdę istniał, nie? To jest bardzo późna rzecz. No to w takim razie tutaj powinniśmy pewnie jeszcze dotknąć tego, że tutaj opierasz się na tych źródłach, które pozostały, ale jeszcze mamy te źródła, które, no pierwszy wiek to nie jest taki okres, że każdy miał smartfona i Instagrama i każdy robił fotki, co się dzieje na każdym miejscu, jak mamy dzisiaj, że możemy to udowodnić. No wtedy najbardziej popularną metodą przekazywania informacji było spotkanie i przekazywanie jej na poziomie ustnym, no bo to wtedy też istniało, chociaż dzisiaj niestety zanika. Jakbyśmy popatrzyli z tego punktu widzenia, jakie w ogóle znaczenie ma tradycja ustna i jeżeli ona ma jakiekolwiek znaczenie, to jak odnosimy się do tego poprzez i patrzymy na to jako źródło historyczne? No właśnie, to jest bardzo ciekawe. Właśnie strasznie byłam podekscytowana tym i mówię, Tomku, musimy o tym porozmawiać, o tej tradycji ustnej, bo odwołamy się do Afryki. A też autorzy właśnie na przykład cytują takiego sławnego afrykanista Jana Vansinę, z czego bardzo się ucieszyłam, jak czytam tą książkę, właśnie, który jest badaczem oratury. Czyli... Przypomnijmy, Gosia jest właśnie... Tak, ja jestem afrykanistką, jest, tak jest. Doktorat robiła właśnie z afrykanistyki. Tak, no, jestem magistrem afrykanistyki, ale doktorat z teologii pisałam taką... ale w Afryce. Historię Kościoła w Afryce, tak. Więc strasznie się ucieszyłam, strasznie. Dobra, ale wracając do tej oratury, czyli takiej tradycji literatury mówionej właściwie, tak, bo to się tak nazywa, tradycji ustnej, bo zwracają na to uwagę właśnie autorzy legendarnego Jezusa, że najprawdopodobniej, mimo że Żydzi byli piśmiennym narodem, znaczy mieli pismo, większość Żydów prawdopodobnie miała umiejętność czytania, niekoniecznie pisania, bo to wcale ze sobą nie jest jednoznaczne, w sensie, że jak ktoś umie pisać, to umie czytać, znaczy umie czytać, to umie pisać, bo to tak nie jest. Można umieć czytać, a nie umieć pisać. Można być biegłym w czytaniu, a nie być biegłym w pisaniu. Także raczej Żydzi byli narodem... Chociaż z dzisiejszej perspektywy to się wydaje... Wydaje się, prawda, że to jest takie jednoznaczne, że jak ktoś nie jest analfabetą, to umie czytać i pisać, tak? Ale ja mam teraz 7-latka, który uczy się właśnie, doskonale czyta, ale pisać nie umie, naprawdę nie umie pisać jeszcze, a czyta wszystko po prostu, nie? I także to nie jest... Książkę o Jezusie czytał? jeszcze nie. Na razie same przepisy. Na razie komiks o Jezusie. Na razie komiks o Jezusie czyta, także i o czym mówiłam? Aha, o tym. O tym, tak, żeby, tak. To był naród, który faktycznie był piśmie, znaczy miał pismo i tak dalej i miał literaturę, tak? Natomiast autorzy mówią, no, że przede wszystkim jednak to nie było tak, że literatura była tak dostępna na co dzień i każdy miał w domu bibliotekę swoją i tak dalej, że jednak bardziej rozpowszechniona była tradycja ustna.
czyli przekazywanie po prostu sobie, opowiadanie sobie rzeczy, tak? Oni twierdzą, że to jest bardzo ciekawym argumentem, że Ewangelia Świętego Marka, czyli ta najstarsza i najkrótsza, ona powstała jako coś, co miało być przekazywane ustnie i było przekazywane ustnie na początku, zanim zostało spisane. Mówią, że przedstawienie tej Ewangelii zajmuje około 2 godziny. To jest idealny czas na opowiedzenie właśnie całej historii Jezusa, jego tutaj najważniejszych rzeczy, które się zadziały na ziemi. I teraz tak, inaczej się bada oraturę. Taka historia, że jeździł on z jednego miasta do drugiego. Macie 2 godziny? To opowiem wam o Jezusie. No, coś w tym stylu, nie? W sensie... Siadali przy ognisku i wtedy mogli poznać tą historię. Tak, znaczy wiemy, że autorem był Marek, tak? Tylko pytanie właśnie, czy tej tradycji ustnej, czy faktycznie wziął do ręki tej i napisał? Coś wziął. Nie, bo być może było tak, że on był faktycznie autorem i ludzie się powołali, a Marek powiedział taką Ewangelię, a ktoś po iluś latach wziął w rękę, wziął papier i to spisał, tak? I właśnie tutaj bardzo zwracają uwagę na to autorzy, że jednak ta metodologia badania tekstów literackich pisanych naszych jest trochę inna niż tekstów mówionych, tak? Tej oratury. One mają inny wydźwięk, one mniej przywiązują wagę na przykład do precyzji słownej, a większą wagę do tego, żeby był przekaz dobrze przekazany, tak? Czyli na przykład za każdym razem, jak opowiadał ktoś tą historię, czy to był Marek, czy ktoś, kto usłyszał od Marka, mógł używać innych słów, tak? I ważne, żeby się sens zgadzał. Mało tego, właśnie zwracają uwagę na to autorzy, że mamy teraz już coraz lepsze badania właśnie oratury, gdzie się zachowała w ogóle oratura, czyli właśnie w Afryce, właśnie gdzieś w Azji tej południowo-wschodniej. I mówią, że no bo my żyjemy, my też oceniamy po prostu to wszystko z naszego punktu widzenia i z naszej takiej kulturowej, no takich kulturowych okularów, których czasami nie potrafimy zdjąć, nie? Że jak mamy tekst, to on jest święty po prostu, nie wolno go zmieniać pod żadnym pozorem, bo jak autor napisał coś, to po prostu jak przekręcisz, to źle zacytowałeś, tak, i to jest błąd, nie? Natomiast inaczej to wygląda w tekstach mówionych, tak, gdzie ta dowolność dobrania słów jest trochę inna i też my mamy takie już spojrzenie nasze kulturowe na to, że jak coś jest zapisane, to musi być zapisane. Przecież my przepraszam, że tak powiem, na gębę gdzie? Nic nie umawiamy bo, się nawet. Bo na przykład nie? W Polsce tak jest, ale w Szwajcarii, jeżeli dwóch przedsiębiorców się z sobą spotka i umówi, to jest święte i oni wiedzą, że tak jest. W naszym kraju to się trochę zmienia, ale dopóki nie zapiszemy, znaczy, to nie mamy się na co powoływać. Prawnie umowy słowne też są wiążące, generalnie rzecz biorąc, ale na przykład jeśli chodzi o, w ogóle mówimy o naukę, no to jakby nie ma czegoś takiego. No, dopóki nie napiszesz artykułu, to nie możesz zacytować, tak, no, kolegi, tak, po fachu, historyka albo jakiegoś innego naukowca, nie? Znaczy to jest zupełnie trochę inaczej patrzenie jakby na opowieści właśnie. Też właśnie zwracają uwagę na to, czego my już nie mamy. My nie zatraciliśmy na przykład takich opowiadaczy, tak? Nie mamy czegoś takiego, że właśnie, no, że słuchamy opowieści, że mamy osoby, które są odpowiedzialne za przekazywanie i dbanie o to, żeby przekaz historyczny ustny był wiarygodny, tak? Bo na przykład właśnie przypominają tutaj autorzy książki, że
przetrwały te informacje, no, tam gdzie jeszcze w Afryce nie dotarła cywilizacja i tak dalej, i mamy o tym świadectwa historyczne, że w różnych narodach, grupach etnicznych były osoby odpowiedzialne za przekazywanie historii, za zapamiętywanie na przykład. I to było ich całe zadanie życiowe. Zapamiętać od ojca, czy tam od kogoś innego, tak, to, co on przekazał. I ma to zapamiętać tak samo. Mało tego, rolą też grupy całej było pilnowanie tych osób, żeby one faktycznie nie przekłamywały tego. No bo jak sobie opowiadali tak, no jaka była rozrywka wieczorami, tak? Właśnie, albo tańce, albo śpiewanie, zresztą w pieśniach też są przekazywane takie różne i moralne rzeczy, i historyczne, i tak dalej. Więc to była, i też słuchacze pilnowali tego, żeby ten, kto przekazuje historię, robił to tak, jak oni to wcześniej na przykład słyszeli. Już, nie? Że tam są możliwości korekty właśnie takiego dialogu nawet między tym, kto opowiadał, a tymi, kto słuchał. I chciałam jeszcze coś w trakcie powiedzieć i teraz mi wyleciało. To chwilę poczekać? Nie, dobra. Mi się przypomni to. Jak możesz sobie przypominać, a ja, drodzy Państwo, powiem Państwu, że jeżeli mielibyście ochotę włączyć się w naszą rozmowę, to zapraszamy. Jest oczywiście możliwość zadawania pytań i bardzo proszę od razu nie zastanawiać się, tylko podnieść rękę w górę. Jak nasza pani doktor skończy odpowiadać na pytanie, to ja od razu Państwu oddam mikrofon. Też widzę, że osoby, które oglądają nas online za pośrednictwem telewizji EWTN, dzisiaj również kanału Małgosi. Tak, to ja zaraz przejdę, bo mam tutaj podgląd tylko na jeden kanał, więc pozwolicie Państwo, że wezmę komórkę, nie będę zajmował się innymi elementami, tylko będę sprawdził, oraz oczywiście kanału Agere Contra. Chciałbym troszeczkę pójść o krok do przodu, chyba że Ci się przypomniało, czy na razie nie? Nie? Dobra, to może się uda później. Czy jak dzisiaj czytamy Ewangelię, to powinniśmy patrzeć na nie jako źródło naszej wiary, jako teologiczne narzędzie, czy jako narzędzie biograficzne? Kogoś, kto chciał spisać historię Jezusa? Myślę, że i tak, i tak. Myślę, że to, że to jest źródło, że jakby badanie, znaczy, jak to powiedzieć, żeby to nie brzmiało źle, tylko żeby brzmiało dobrze. To, że badamy historycznie, krytycznie, podchodzimy do tekstu, jakby też jest okej, okay, tak? Bo to uwiarygadnia to, co jest tam napisane. Natomiast oczywiście jakby dowiadujemy się tam takich rzeczy nie tylko historycznych, ale też rzeczy objawionych, tak? Które Pan Bóg chciał objawić poprzez swojego Syna. Więc trzeba traktować i tak, i tak. Że Jezus faktycznie był człowiekiem, tak? I faktycznie był Bogiem, że był Bogiem wcielonym, bo to jest prawda wiary nasza. I to, że mamy dostęp do tego, że mamy wiary... Uściśle trochę pytanie. Czy myślisz, że jak pisali to autorzy, spisywali albo przekazywali sobie, to oni chcieli przekazać historię Jezusa, historię wiary, historię jako źródło wiedzy historycznej, czy może mieli jeszcze jakiś zupełnie inny cel? Trzeba by to ich zapytać. Znaczy, myślę, ale że... Ale mamy pani doktor apologetkę, więc myślę, że się nam jakoś uda dojść do tego. Myślę, że odpowiedź jest taka sama, że chcieli przekazać prawdę po prostu, że spotkali Mesjasza, Boga człowieka, tak? Więc chcieli go przedstawić jako człowieka faktycznie stępującego po ziemi, którego mogli dotknąć, którym mogli jeść, ale też chcieli przekazać to, że jednak spotkali Mesjasza, że spotkali Boga, który ma moc uzdrawiania, ma moc odpuszczania grzechów, ma moc chodzenia po wodzie i jest faktycznie Zbawicielem, bo zmartwychwstał. Tak? Także wydaje mi się, że traktując Ewangelię, znaczy, bo może to pytanie chodzi o to, czy jaki to jest tekst literacki, bo faktycznie można powiedzieć, że to jest taka biografia, powiedzmy, historyczna biografia, tak? I można tak to traktować. Można traktować też jako coś więcej, do czego zachęcam.
kiedy myślimy w ogóle o Jezusie, to oczywiście ten trylemat jest niesamowicie istotny, ale podczas naszego jednego ze spotkań pamiętam, że poruszałaś również jeden, myślę, że bardzo mocnych argumentów dotyczących już troszeczkę późniejszego okresu, a mianowicie drogi do Emaus i właściwie konsekwencji tej drogi do Emaus. No bo mówimy tutaj o apostołach, którzy w pewnym momencie każdy z nich się praktycznie zaparł. Znaczy, no jeden, powiedzmy, nie wiadomo, tam raczej nie zdążył przed śmiercią Jezusa, no bo po prostu się powiesił, ale każdy inny no, miał taki moment, jakby, no oprócz Jana, chociaż nie do końca, jakby nie wiemy, co się w nim stało, przynajmniej źródło Ewangelii tego nie podaje, a inni, no jednak byli mocno wycofani. I nagle coś się w nich stało, że całkowicie każdy z nich poświęcił swoje życie aż do tragicznej śmierci. No, nie każdy oczywiście zginął tragicznie, ale większość do heroicznej śmierci, gdzie byli przekonani do tego, że głoszą prawdę. W związku z tym to jest jakby kolejne źródło, które nam może mówić o pewnej boskości Jezusa, ale też jakby pokazuje pewną dalej jego historię. Jakbyś się mogła odnieść i troszeczkę jakby nawiązać do tego elementu, który mówi o drodze apostołów i o ich uwierzeniu, to znaczy co takiego musiało w nich być, że oni rzeczywiście za tym poszli aż do samego końca? Już wam mówiliśmy o tym na spotkaniu o zmartwychwstaniu, tak? Jak faktycznie bo w ogóle jeśli mówimy o historii, bo dzisiaj właściwie mówimy o historii takiej, powiedzmy, odwołujemy się do tych świeckich takich, a nie nadprzyrodzonych rzeczy, to pierwsze świadectwo o zmartwychwstaniu pisane mamy świętego Pawła. I to on jako pierwszy, bo wiemy, że listy datowane są jeszcze przed Ewangeliami, tak, na 50, tam początek lat 50, to jest tam 20 mniej więcej lat po Chrystusie. Już mi się przypomniało, co miałam powiedzieć. To przepraszam, zrobię dygresję. A propos legendy jeszcze. Bo dlaczego legenda? To będzie nawiązanie do apostołów. Tak, dobrze, przepraszam. To będzie nawiązanie do apostołów i do tego, co chciałam powiedzieć. Bo jest taki zarzut właśnie, no, że apostołowie właśnie chodzili sobie za tym Jezusem i no, on nauczał właśnie takich mądrych rzeczy. No, nikt nie powie, że no, to, co mówił Jezus, to nie było rewolucyjne, że było bardzo mądre, tak? Że on był naprawdę takim no, fantastycznym nauczycielem. Tak? Natomiast legenda, no to już uczniowie dopisali, tak? Te wszystkie cuda przypisali mu i właściwie nie wiadomo po co, bo dlaczego nie mogli opowiadać o Jezusie jako wielkim mistrzu wspaniałej, nowej, rewolucyjnej drogi życia, tak? Myślę, że nawet byliby lepsi, znaczy byliby tacy bardziej, może odnieśli nawet sukces niż tak po ziemsku, że tak powiem. Tak, żeby głosili, że mają super nauczyciela, który nauczał super rzeczy, nie przypisując mu tych wszystkich cudów. I no właśnie, więc oni sobie jakby to dopisali, dopowiedzieli i to potem w Ewangeliach jakby wyszło. Tylko problem polega na tym, że Ewangelie są, najwcześniejsza Ewangelia ta Marka, to jest około, ona powstała przed 60 rokiem. Czy przed 70, na 64 mniej więcej jest datowana przez badaczy Nowego Testamentu. Więc 64 to jest mniej więcej 30 lat przed... Pamiętasz, kiedy umarł Marek? Kiedy się szacuje, że umarł Marek? Tego nie powiem ci, natomiast... bo to nie jest tylko kwestia, kiedy on żył, czy kiedy umarł, tylko też badania wewnętrznych, co jest w tekście na przykład, nie? Że to musiało być na przykład przed 70 rokiem, przed zburzeniem Jerozolimy i tak dalej, nie? Więc to jest 30 lat. Czy 30 lat to jest wystarczający czas, żeby z kogoś, kto był człowiekiem, którego ludzie pamiętają i tak dalej, stworzyć człowieka Boga, który naprawdę, i to jeszcze, to nie tak, że oni tam wymyślili, mieli, no bo tych cudów jakby w Ewangeliach jest bardzo dużo, tak? Więc jakby dopisując nieskończoną ilość cudów właściwie, to
ileś tam świadków nagle powinno wyjść i powiedzieć, a to wcale nie jest prawda, że nic takiego się nigdy nie wydarzyło, a nie mamy ani jednego świadectwa historycznego, które by cokolwiek takiego pisało, nie, jakby podważając to, że faktycznie nie są wiarygodne te świadectwa dotyczące cudów. Ale w apokryfach są jakieś takie informacje, które... Znaczy w sensie... No ale apokryf, nikt nie broni apokryfów tutaj. I historyczności apokryfów, tak? Bronimy historyczności Ewangelii. I teraz tak, 30 lat. 30 lat. Czy to jest wystarczający czas, żeby powstała tak skomplikowana i tak... No właśnie, no nie wiem, legenda to bardziej brzmi jak teoria spiskowa niż legenda, nie? Ale no, czy to jest dużo, czy to jest mało? Bo mi się wydaje i większości ludzi, tak mi się wydaje, rozsądnych, że to jest za mało, nie? Że ludzie po prostu pamiętają, co się wydarzyło 30 lat temu. Zwłaszcza, jeżeli to były wydarzenia, no takie dosyć istotne w ich życiu, nie? W sensie, że ktoś zmartwychwstaje i tak dalej, nie? Czyli prawdopodobnie... I są w stanie nawet odtworzyć wydarzenia, które się wydarzyły... Czyli... Oni znaczy, wtedy tak... byli koło 60, pi razy oko. Niektórzy pewnie byli trochę młodsi od Jezusa, niektórzy trochę starsi. No ja nie mam jeszcze 60 lat, ale na przykład pamiętam doskonale, co się wydarzyło 20 lat temu i nawet byłabym niektóre w stanie rzeczy odtworzyć z pamięci. Na przykład, co się wydarzyło 20 lat temu na studiach na przykład, czego się uczyłam. No przecież ja myślę, że dużo ludzi by odtworzyło to z pamięci, nie? Mimo, że my nie trenujemy swojej pamięci, bo my ufamy tekstom pisanym, a nie naszej pamięci, nie? I my tak nie ćwiczymy pamięci, tak jak to robiono w starożytności, kiedy się uczyli. Teraz dzieci się już nawet nie uczą wierszyków na pamięć i tak dalej, i nie ćwiczą swojej pamięci. Także to jak najbardziej to jest zbyt myślę, naciągane, żeby w przeciągu tak krótkiego czasu miała powstać tak rozbudowana legenda. Znaczy bardziej prawdopodobne jest to, że to po prostu była prawda. Jeżeli oczywiście nie odrzucimy a priori z góry tego, że Boga nie ma, cuda nie są możliwe i świat jest zamknięty takim materialno-siłowym jakimś miejscem, nie? Gdzie nie ma nic duchowego. Przypomnę, drodzy Państwo, może w Waszej głowie się stworzyły dobre argumenty, żeby polemizować z Panią doktor, to serdecznie do tego zachęcam. Nie, może lepiej. To ja jeszcze wrócę do tych apostołów, bo żeśmy nie dokończyli troszkę tego, bo tutaj była dygresja rzeczywiście bardzo ciekawa, to wróćmy do tych apostołów, dobra? Tak, pytanie było... Dlaczego oni poświęcili całe swoje życie? Bo jeżeli uwierzyli komuś, jak to się stało, że temu komuś uwierzyli? Znaczy tak, albo oni byli kłamcami, albo byli oszustami, albo faktycznie byli świadkami, tak? I teraz pytanie, czy byliby w stanie tyle osób dogadać się co do kłamstwa, czy o Jezusie, tak? No ale nawet jeżeli by byli w stanie się dogadać co do kłamstwa, to nie wiem, czy w historii świata, może jakieś takie sytuacje były, nie twierdzę, że nie, żeby za kłamstwo tyle osób poświęciło swoje życie. I to nie to, że za kłamstwo, które ja sam wymyśliłem. Tak, tak? No tak. I bo... będę do samej śmierci, tak. Żeby... I to są znaczy te najważniejsze osoby właściwie w Kościele, nie? Czyli Paweł, Piotr, Jakub. Znaczy nie mylmy, mówimy o Jakubie, bracie pańskim, a nie o Jakubie apostole. Więc to są osoby, o których mamy świadectwa historyczne, że faktycznie zginęli za wiarę, tak? Więc jeżeli to byłyby te mistrzowie kłamstwa, no nie wiem, no jak ktoś w to wierzy, no to trudno, no. Ja w to nie wierzę, że ktoś, kto sam wymyśli kłamstwo, to będzie za nie umierał, tak? Jakby, no bo co by zyskał, tak? No na pewno by było to bardzo zaskakujące, więc prawdopodobieństwo, że tak by było, no jest prawdopodobnie, z prawdopodobieństwa biorąc, raczej bardzo niskie. A druga opcja, no to też, no albo byli po prostu szaleni, tak? I wszyscy naraz mieli... Dokładnie to samo szaleństwo, że sobie jeszcze byli tacy,
precyzyjni w tym, racjonalni w tym, racjonalni w tym szaleństwie. Tak, właśnie niektórzy próbują ze świętego Pawła zrobić takiego człowieka, który był po prostu szalony, że miał jakieś po prostu wizje, tak, i był wariatem po prostu, który coś tam widział i potem poświęcił swoje całe życie temu wariactwu. Natomiast po pierwsze, to chyba William Ray Craig bardzo dobrze to wyjaśnia, że jest mamy za mało danych, żeby robić Pawłowi, świętemu Pawłowi psychoanalizę, tak? Po prostu jego teksty no, nie są skomponowane jak listy wariata jakiegoś, tylko no, przynajmniej wykazują się jakąś taką logiką, jakimś, no, są ubrane w zdania, tak, te słowa, to nie są takie zapiski jakiegoś wariata, nie? A znowu, żeby robić taką psychoanalizę, co on tam widział, jakie on miał wizję, jak on przeżywał to, że prześladował Kościół, a potem miał poczucie winy tak wielkie, że sobie wymyślił tego Chrystusa, tak, zmartwychwstałego, no to na to już jest za mało danych, żeby psychoanalizować. No i trzeba też o tym pamiętać, że to ich szaleństwo nie polegało na tym, że oni próbowali ukryć, że kogoś okradli, że kogoś zabili, czy że mają nie, w sensie kosmiczne wyobrażenie na temat samych siebie, tylko wręcz przeciwnie, ich szaleństwo polegało na tym, że oni szerzyli dobro i prawdę o świecie. Tak, znaczy w ogóle oni tak z takich ziemskich rzeczy, no to co, że władzę jakąś może tam zdobyli? Chociaż tak po ludzku to trochę byli szaleńcami, bo jednak uwierzyli mimo wszystko i poszli za tym do samego końca, ale mówię, to dobre szaleństwo, które tak, było. Tak, znaczy jakby nikogo, do nikogo niczego nie zmuszali, chodzili po świecie, głosili, kto chciał ich słuchać, to przecież słuchał, kto nie chciał, to nie słuchał. Niektórzy ich wyganiali, tam grozili im kamieniami, tak, więc jakby to nie była jakaś taka prestiżowa rola być apostołem w pierwszym wieku. Nikt tam się do tej pracy jakoś specjalnie, tak racjonalnie rzecz biorąc, nie chyba nie garnął, mimo tego, że ludzie się garnęli tak naprawdę do tego. I nawet przecież jak czytamy dzieła apostolskie, to pierwsze to wystąpienie po napełnieniu Duchem Świętym, to ludzie mówią, no zachowują się jak pijani, tak, zachowują się trochę, znaczy tak myślę, że tak trochę dziwnie się zachowywali dla ludzi, tak, że byli tak po prostu entuzjastycznie nastawieni do pewnych rzeczy, że ludziom się po prostu wydawało, że to jest aż niemożliwe, że ktoś takie rzeczy opowiada. Tak jak mówię, w tym środowisku Palestyny pierwszego wieku bardziej racjonalne wydaje się, że jakby zmartwychwstanie się nie wydarzyło, to prędzej apostołowie by mówili, że Jezus był wspaniałym nauczycielem, którego nauki trzeba przyjąć, tak? I byłoby to bardziej nawet do przyjęcia dla Żydów, niż to, że Bóg stał się człowiekiem. Bo to już było dla wielu Żydów zbyt dużo, tak? I dopiero te świadectwa dotyczące cudów, dotyczące zmartwychwstania przekonały przynajmniej garstkę Żydów, bo wiadomo, że nie wszyscy wierzyli w to, że to faktycznie tak było. I pojawiło się jedno pytanie, chociaż no, związane trochę z naszym tematem. Czy Jakub, brat pański, nie był apostołem? Właśnie nie, bo już teraz... Pan Andrzej zapytał. Ja odsyłam na nasz portal contragentiles.pl. Tam można znaleźć taki mój tekst właśnie o... pisałam o zmartwychwstaniu i właśnie o świadkach zmartwychwstania. Jest wymieniany Jakub, brat pański, i to nie jest Jakub apostoł. To jest Jakub, który pojawia się w Ewangeliach jako człowiek, który nie wierzył w Jezusa za jego życia. Mówi się brat pański, no co to znaczy brat? Są dwa wyjaśnienia, albo to po prostu kuzyn, jakaś rodzina Jezusa, albo drugą opcją jest to, że on był synem Józefa z pierwszego małżeństwa, bo też są bo takie... Bo z drugiego już ciężko raczej. No dlatego właśnie jest ta kontrowersja. Natomiast Jakub generalnie miał się nawrócić właśnie, on był sceptykiem, rodzina Jezusa nie wierzyła w to, że on jest Mesjaszem za jego życia.
I tam ja w tym tekście dokładnie mówię, w jakich fragmentach Ewangelii jest o tym mowa, już teraz przepraszam, nie pamiętam. I dopiero po zmartwychwstaniu coś się wydarzyło, że Jakub, brat pański, stał się starszym kościoła w Jerozolimie. I to coś, no właśnie, wymieniany jest przez świętego Pawła w 15 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, jako ten, który był świadkiem zmartwychwstania. Także prawdopodobnie on po prostu, no właśnie, to się wydarzyło. Doświadczył zmartwychwstania Jezusa i został po prostu jednym z czołowych ludzi Kościoła pierwszego wieku. Zginął śmiercią męczeńską zresztą. Jakbyś mogła, tak zbierając w całości to wszystko, o czym mówiliśmy, o czym ty mówiłaś, jak te odkrycia zmieniają, czy w ogóle zmieniają sposób patrzenia na przesłanie Jezusa? Ja myślę, że zmieniają, jeśli ktoś ma otwarty umysł, tak? Znaczy, jeżeli faktycznie nie mam, znaczy, jeśli sobie nie zdajemy sprawy, że mamy te założenia jakieś takie metafizyczne i wiemy, na pewno wiemy, że Bóg nie istnieje, nie ma czegoś takiego, no to wtedy nie wiem, czy to kogoś przekona. Natomiast myślę, że to też jest ważne dla nas, jako dla chrześcijan, że my naprawdę nie wierzymy w bajki, tak? Nie wierzymy w legendy, że to jest takim potwierdzeniem tego, takim obiektywnym potwierdzeniem tego, co subiektywnie dzieje się w naszych sercach. Tak, bo my potrzebujemy po prostu, jesteśmy ludźmi, którzy idą za wiarą, idą za rozumem, tak? Więc nie może być tak, że ja w coś tam wierzę, ale to właściwie rozum to tutaj nie ma nic do gadania, wiara to nic nie potrzebuje, żadnych dowodów, bo to chodzi o wiarę. Nie, chodzi też o to, żeby wykorzystywać nasz rozum, bo Bóg dał nam rozum do tego, żeby z niego korzystać. I musimy myśleć faktycznie o tym, czy... I naprawdę, no myślę, że tutaj ta książka jest dosyć gruba i autorzy serio podchodzą do tego oskarżenia, powiedzmy, czy tego argumentu, że możemy Ewangelię traktować jako legendy, czy właśnie traktować jako źródło historyczne. No i pochylają się nad wieloma sprawami i analizują, no co jest bardziej racjonalne, tak? Czy to, że właśnie, tak jak mówiliśmy, czy oni sobie to wszystko wymyślili, tak? Czy faktycznie można zaufać temu, co mówi Pismo Święte? No a tym największym, albo jednym z największych racjonalistów w Kościele był święty Tomasz. I ten święty Tomasz zakończy nasze dzisiejsze spotkanie, ale zaprosi Państwa na kolejne. 4 marca, dobrze pamiętam? 9 marca, o 17. Och, to będzie po prostu, tak, to będzie uczta po prostu dla tomistów, dla fanów świętego Tomasza, ponieważ następną książką, jaką będziemy wydawać, czyli Fundacja Prodoteo, to będzie książka, która ma tytuł Święty Tomasz z Akwinu, a jej autorem jest Chesterton, bardzo sławny brytyjski apologeta. I ta książka, no, jest taką biografią, trochę przewodnikiem po świętym Tomaszu. Jest napisana po prostu w fenomenalnym chestertonowskim po prostu stylu. I spotkamy się tutaj w Agere Contra z dominikanami. Nie może być inaczej. Wtedy pani doktor będzie prowadziła spotkanie. Tak, dominikanie, pan profesor z filozofii, będzie pani Magda Sobolewska, która jest tłumaczem tej książki. I proszę państwa, najlepsza wiadomość. Ta książka jest dużo, dużo krótsza niż ta dzisiejsza. Jest naprawdę parę razy cieńsza, także... Ale tą książkę się naprawdę dobrze czyta. Ona nie, to, że jest gruba, to jest jedno, że tu jest bardzo dużo przepisów. Pewnie te przepisy to zajmują z połowę tej książki. Myślę, że tak. Ale przepisów nie trzeba czytać, bo jakby przepisy to tylko dla... Jak potem coś szukamy, jakaś ciekawostka, coś tego. Natomiast myślę, że... Dla samej narracji książki to przepisy nie przeszkadzają. A propos świętego Tomasza, to myślę, że to jest niesamowicie postać. Zresztą tak samo jak Chesterton, bo no Chesterton to jest osoba bliższa naszemu okresowi. Zresztą ja uwielbiam też te jego...
propozycję dystrybucjonizmu, który jest zupełnie z innej strony, znaczy oparty na duchowości też, ale jest to wspaniały autor, który pokazuje nam świat w swojej erudycji i pięknym rozumieniu tego, co nas otacza, a w połączeniu z świętym Tomaszem, no myślę, że będzie niesamowicie ciekawym spotkaniem. No właśnie to wszystko do siebie nawiązuje tak naprawdę, no bo święty Tomasz właśnie to jest ten, który mówi tak, odwołujmy się do rozumu, tak, nie porzucajmy tego. On mówi, nauka i objawienie nie mogą się rozchodzić, zawsze będą się schodzić, tak? I jakby szukajmy tego, a nie jakby obrażajmy się na coś, co ktoś tam wymyśli, bo naprawdę to się po prostu obroni. Chociaż rzeczywiście przeczytać wszystkie dzieła Tomasza z Akwinu to jest wyczyn, a jak on to napisał, to jest w ogóle abstrakcyjne dla... Będziemy o tym fenomenie rozmawiać. Natomiast ta książka, którą dzisiaj tutaj widzimy, czyli Legendarny Jezus, jest niesamowitym źródłem argumentów w dyskusji, który pozwala na nie tylko miłe spędzenie czasu i odkrywanie tego dla samego siebie, ale również jest możliwością do wzięcia naprawdę naukowego podejścia i potem rozmawiania z osobami, które często posługują się tylko i wyłącznie tym pobieżnym sformułowaniem, które nie wchodzi o ten krok głębiej, a ta książka dokładnie tym się zajmuje i te źródła, czy te wszystkie przypisy pokazują, że ten temat został naprawdę bardzo głęboko zbadany. Drodzy Państwo, to ja w takim razie jeszcze zapowiem, że u nas kończy się Tydzień Miłości, kończy się jutro. Mieliśmy okazję, dzisiaj jest czwartek, nie, dzisiaj jest czwartek, dobrze mówię. Przedwczoraj gościć wspaniałą parę państwa Grabowskich. Serdecznie zapraszam do tego, żeby obejrzeć materiał z naszego... Z Fundacji Prodoteo, tak jest. Pana Wiesława i panią Magdalenę. A tu widzimy, że pani Magdalena jest między nami, więc dzień dobry. Natomiast jutro, drodzy Państwo, jest spotkanie z Radiem Warszawa, z jedną z najlepiej słuchalnych audycji właśnie dotyczących budowania relacji Ślubuję Ci Miłość, jutro o godzinie 18. Serdecznie zapraszamy, drodzy Państwo, jak budować relacje, na jakie trudności możemy w niej napotkać, chociaż jak to się w związku, to tych trudności może dużo od razu wymienić, ale trudności to jedna rzecz, jak szukać rozwiązania w tych trudnościach, jak budować miłość i jak wiedzieć, że ona jest najważniejszym spoiwem związku i co robić, kiedy te trudności się pojawią. O tym będziemy rozmawiali jutro o godzinie 18. Punkt numer jeden, zaufać Jezusowi. Tak, absolutnie. Modlitwa do Jezusa. Zresztą to wszyscy pewnie z Państwa słyszeli o tym, że